Jest. Jest! Mam! Jest! Jest, jest, jest! Tego to tutaj się nie spodziewałem. Prędzej skarb bym tu znalazł niż to. No teraz to mnie zaskoczyłeś tym, co znalazłeś. Może nie jest to skarb, który sobie wyśniłeś, ale znajdka zacna, naprawdę. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was z mroźnego lasu, gdzie będę prowadził poszukiwania. Jak tu trafiłem? Miałem w nocy sen, śniło mi się, że znalazłem skarb złotych monet. Stałem rano wybudzony, taki poddenerwowany i zarazem też spocony. Mówię do Ewelinki, jedziesz ze mną, bo miałem dobry sen. Sen, że coś dzisiaj znajdziemy. Uśmiechnęła się tylko, mówi, nie, jedź sobie sam, jest dla mnie za zimno. Zostanę w domu, dla Ciebie przygotuję obiad, a Ty szukaj, może uda Ci się znaleźć, co tylko będziesz chciał. Śmieszny troszkę ten Krzyśka sen opowiadał mi, jak się przebudziliśmy. No, ale jak mu się przyśniło i sobie coś ubzdura, niech jedzie, może znajdzie, a tymczasem u nas zaczynamy od rozpalenia kominku. Drodzy widzowie, ja dzisiaj nie jadę na wykopki, bo jestem chora. Kasiulka też zostaje ze mną. Zobaczcie, takie widoki to tylko ja mogę mieć. Trzy łosie. Widzicie, jak uciekają? Po drodze na dojeździe do lasu je wypatrzyłem. Na dzisiejsze poszukiwania zabrałem ze sobą wykrywacz metali Xpedeus 2, mój ulubiony ProPointer Garetta, nożo-łopatkę i nową łopatę. Zwykły, czysty, nieopisany guzik otwiera dzisiaj dzień na poszukiwaniach. No i jest podkowa, czyli będzie szczęście, a ona się dzisiaj na pewno przyda, żeby zrealizować swój sen. Jeszcze dobrze, nie rozpocząłem poszukiwań, a już idąc przez krzaki wyrwałem panel z zawiasów. No i też trzeba zmienić rękawiczki na gumowane i ocieplane, bo łapska marzną. Nie wiem sam, jak ja to zrobiłem, natomiast panel trzeba schować do kieszeni, żeby go nie zgubić, bo szkoda by było. Zima to piękna pora roku, natomiast dla nas poszukiwaczy to utrapienie i walka ze śniegiem i z zimnem, ale tak naprawdę myślę, że to też ma swój urok, bo siedzenie w domu przed telewizorem nie taki wpływa korzystnie na samopoczucie i zdrowie człowieka jak zimowe, leśne poszukiwania, gdzie można obcować z naturą. Stąd też ja bardzo lubię poszukiwać w zimę. Poszukiwania w zimę sprawiają mi mega radość.
jeszcze zwłaszcza jak coś uda się czasami wydobyć z ziemi. Jak się ma trochę szczęścia, jak się wie gdzie szukać, no i ma też się dobry sprzęt, żeby go nie uszkodzić podczas poszukiwań w niskich temperaturach. Także zaraz zobaczymy, co my tu wyciągnęliśmy. Przypatruję się mojej znajdźce. W tle słychać, jak dzięcioł puka w drzewo. Natomiast jeżeli chodzi o znajdkę, ciężko mi powiedzieć, co to. Prawdopodobnie jakaś nabijka, część nabijki. Zobaczymy jeszcze drugą stronę. Druga jest czysta, nic nie widać. Także jest zagadka do rozszyfrowania. Co to może być? Jak na razie mało sygnałów, nie ma nic konkretnego, natomiast ja się tym nie zrażam, bo każdy kolejny sygnał to może być ten skarb, co mi się wyśnił, o którym tutaj wcześniej wam mówiłem. Wiem, że pewnie śmiejecie się, stary chłopa, skarby mu się śnią, natomiast czasami jest tak, że ten sen się sprawdza. A tymczasem zaraz zobaczymy, co ja tutaj mam. Przy tym pniaczku jakiś taki słaby sygnał. Ciężko było mi go namierzyć. Zaraz zobaczymy, co to może być. Jeszcze gdzieś to tutaj jest. A, jest. Jest, jest, jest. Jak widzicie, jest to obrączka gołębia. Pewnie zadajecie też sobie pytanie, jak to jest prowadzić poszukiwania w zimę. Ano, jest tak samo praktycznie jak w lato, czy o innej porze roku, tylko po prostu trzeba mieć odpowiednie ubrania. Ja na sobie mam odzież termoaktywną, takie cienkie dresy, spodnie narciarskie tak zwane, bluzę polarową, kurtkę, a jeżeli chodzi o obuwie, to mam buty piankowe i dwie pary skarpet. No i oczywiście rękawiczki gumowane, nieprzymakające i od środka ocieplane. Taki zestaw pozwala w miarę komfortowo chodzić z wykrywaczem metali, nawet tak w temperaturze do minus 10 stopni. Jesteśmy w trakcie przygotowywania już obiadku. Jak Hania wam wcześniej wspomniała, robimy zupkę jaką? Buraczkową. Buraczkową. I zadzwonimy do tatusia, zapytamy się, co tam u niego. To mogę też okroić? Zaraz będziesz kroić. Najpierw zadzwoń do taty, zapytaj się, jak długo mu tam zejdzie. Zaraz wam coś pokażę. Tylko odstawię wykrywacz, ale na wszelki wypadek wezmę łopatę, bo jak będzie akcja, to będę miał się czym bronić. Skrywam się tutaj za drzewami. Bądźcie ze mną cały czas. Zaraz wam pokażę. Pokażę wam. Jest tam, patrzcie, łoś. Tam dalej. To jest ten jeden z trzech prawdopodobnie, który widziałem wcześniej. Tam. A tymczasem ktoś się tutaj do mnie dobija. Poszedł tam sobie ten łoś. No, halo. No, słabo was widać. Słaby zasięg, ale łosia nagrywałem. Tato, to u ciebie słaby zasięg. Nie dał mi za... Tato, to u ciebie słaby zasięg, dlatego... A to u ciebie jest słaby zasięg, bo ty jesteś w lesie. Hania ma zagadkę dla ciebie. A co to? Opowiedz. Tato, co,
I co jest dzisiaj na obiad? Zupa pomidorowa. Nie. A co? Kanapę. Co? Nie powiem, ty musisz zgadnąć. Schabiki. To zupa buraczkowa. Buraczkowa. Zupa buraczkowa. No to zróbcie zupkę, ja dalej będę prowadził poszukiwania. Będę szukał tego skarbu. To szukaj dla nas skarbu, a my przedzwonimy, jak skończymy zupę. I nie siedź za długo, bo ci dupsko zmarznie. I ci kamera zepsuje się. Słaby zasięg. Dobra, to papa. Pa, na razie. Łosie nagrywa. Masz szukać skarbu, a nie łosie nagrywać, prawda? A w międzyczasie wykopałem dwie spłonki od amunicji myśliwskiej, XIX wiek. Świadczyć to o tym może, że z tego miejsca, gdzie stoję, ktoś oddał dwa strzały do zwierzyny. A miejsce to wygląda tak. Wszedłem w miejsce, gdzie dzisiaj dzik nocował. Zobaczcie, jakie sobie legowisko zrobił. Tuż tutaj obok tego drzewa. Wyciągam z ziemi, patrzę, coś okrągłego. Moja pierwsza myśl to moneta, natomiast jest to guzik i to guzik, który jest zniszczony. Kolejnym sygnałem, który wyciągnąłem z ziemi, jest to ta oto łóżeczka. Zalegała ona bardzo głęboko. Zdziwiony byłem, myślałem, że to coś ciekawszego, natomiast to tylko albo aż łóżeczka. I jest kolejny guziczek. Kurczę, tylko szkoda, że czysty, nieopisany. Jeszcze trzeba go oczyścić też z ziemi. Ale mam nadzieję, że następnym razem poszczęści mi się i w końcu będzie coś ciekawego. Kolejny taki słaby sygnał. Nie wiadomo, o co chodzi. No ale wykrywacze są gdzieś 10 cm wyżej niż chodzi to się w okresie tym wiosenno-jesienno-letnim, no bo przecież jest śnieg, stąd te sygnały takie niepewne, ale jest tutaj gdzieś, zaraz zobaczymy. Jest. Ha, 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 jest! Mam! Jest! Jest, jest, jest! Tego to tutaj się nie spodziewałem. Prędzej skarb bym tu znalazł niż to. Jak Ewelinka zobaczy, to mordka jej się ucieszy. Niesamowite to jest. Oko jeszcze nacieszę. No także. Ach, jest. Ślicznie wygląda. Ogólnie już i tak pora zakończyć poszukiwania, także zbieram się i lecę się pochwalić Ewelince, co znalazłem. Co udało mi się wyrwać z ziemi, co leżało i czekało na mnie. No i wchodzimy na domku, zobaczymy, co tam dziewczyny przygotowały za pyszny obiad, chociaż mówiły co dzisiaj, ale ja tak do końca im nie wierzę. Co tam? Ochrona! Hasło! Grzegżółka! Ejka, jak tam? No i to jeszcze jak? U nas cieplutko. Na obiad. Zaraz wystygnę, będę ci grzać. Dwa grosze na szczęście. Smakuje ci? Mhm. Pyszną zupkę zrobiliście, Hania. Hania, jaki miałeś wkład w to? No? Zobaczymy, jak mama to robi. Wspierałaś mnie duchowo, prawda? Tak. No, a mi się nie. A mi się nie udało skarbu znaleźć, bo wata hadzików mnie pogoniła. Musiałem uciekać z lasu. Tak. No tak.
A tak naprawdę jak zjemy, to pokażę wam, co znalazłem. Nie jest to skarb, od razu mówię. Mam. Coś ciekawego, na pewno spodoba się tobie, a jeszcze bardziej mamie. O, to szybciej jedzmy. Ja zjadłam. I nadszedł właśnie ten czas, żeby pokazać Ewelince, co znalazłem. Postanowiłem emocje dawkować i zwlekać to do samego końca. To, co znalazłem, jest złotą obrączką. Ze średnicy widać, że to była obrączka prawdopodobnie damska i ma jeszcze w środku grawerki. Zanim pokażę ją Ewelince, obmyję ją pod wodę, żeby było dokładnie widać te szczegóły, które są wewnątrz obrączki. Gotowa na to, żeby zobaczyć te najciekawsze znalezisko dzisiejszego dnia. Skarbu nie ma, ale no dawaj, jest dawaj. Oto to. Zdziwiona, co? Ale w pierwszym momencie myślałam, że to jakiś, nie wiem, pierścionek. Hania jaka zainteresowana. Widzisz, co tata znalazł? Obrączka. I to jeszcze złota. Złota, złota. Jest próba nawet. Także jak widzicie, skarbu nie było, ale znajdka naprawdę super. O, jeszcze jest nawet coś napisane tutaj. To przeczytaj. Ale zagratuluję ci, skarbie. Jadzia! Jadzia, włącz kamerę. Ty, Jadzia, nie wtrącaj Jadzia. Się. A pasuje? Pasuje. O! 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 No, jakaś... Jakaś mała ta obrączka. Ale jak ja na ten palec chciałam włożyć, na ten to by ja mi spadło. Nie noszę nigdy pierścionków. O, pasuje. Stara, bardzo stara. No dlatego ja nigdy nie noszę pierścionków, bo potem nie mogę ich ściągnąć. Także jeszcze raz gratulacje. Oddaję. Bo jak mi się wsunie na palec, to już nie ściągnę. To oddaj, oddaj. A dlaczego tamte ci nie ściągają za bardzo? No bo te moje, to są moje. Trwa odczytywanie napisów, które są wewnątrz obrączki. Na pewno jest tutaj próba 333. Są jakieś litery związane chyba z inicjałami, ale trudno mi jest je odczytać. I są tutaj chyba data ślubu 25 grudnia. I teraz nie wiem, czy to jest 32 czy 39 rok. A wcześniejszych liczb nie widzę, bo jest tak jakby jakieś przebarwienie. Także super znalezisko, naprawdę. I bardzo ciekawe, bo no i bardzo stare, bo są tutaj wykropkowane te daty i inicjały. W tym przypadku chciałoby się powiedzieć, gdzie serce moje, tam skarb mój. Ja bym powiedziała trochę inaczej. A jak? Że głupi to zawsze ma szczęście. A, coś w tym jest. A to już było takim rzutem na taśmę, bo dzień szybko mija, w lesie robi się też szybko ciemno. No i już tak sobie od niechcenia praktycznie szedłem w stronę samochodu. No i się udało. Także nie jest to znalezisko... które trafia się codziennie, tym bardziej radość podwójna, bo raz w czasie to i głupiemu się zdarza, prawda? Prawda. A sezon był ogólnie słaby, jeżeli chodzi o takie błyskotki. Jakieś tam pierścionki udało się znaleźć i inne rzeczy, ale z tym złotem to jest ciężko. Nie mówię o tym złocie, które robiliśmy, czy znajdowaliśmy na zlecenie, no bo to nie można traktować w kategorii no udało się znaleźć, nie? To zupełnie jest coś innego, także... Głupi ma szczęście, można spuentować te dzisiejsze poszukiwania. Hania, głupi ma szczęście, czy nie? Głupi zawsze ma szczęście. A kto jest dzisiaj takim głupim i ma szczęście? Nie wie, co ma powiedzieć. Cisza, nie wie, co ma powiedzieć, także fajnie. Na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Haniu, chodź się wszyscy razem pożegnamy. Tata szczęśliwy. Jak to się ściska? Zaraz będziemy tata szczęśliwy.
trochę zmarznięty, ale to tam mniejsza z tym, to zrekompensowało cały dzień, także radość bezcenna. Kończymy na dzisiaj. Tak jest. Dziękujemy za oglądanie. O co prosimy? O co prosimy, Hania? Prosimy o subiki i lajki. Jeżeli możecie, zostawcie komentarz taktyczny, dajcie lajka, a kto nie subskrybuje kanału, to niech ciśnie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, będzie otrzymywał na bieżąco informacje o tym, co się u nas dzieje. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mistrz z drugiego planu, Hania. Dobra, kończ już, kończ, bo się nie pożegnamy. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.